Siemeczko, jest BPZN Games. Witam was na moim gospodarstwie. Będziemy sobie pasować. Na kieszonki zobaczymy, czy uda nam się ją spasować, czy siano, bo mamy podrobione siano. Więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Więc lecimy. Chciałbym, żebyśmy sobie dużego case'a chciałbym sobie wziąć, bo mały case, no z tą awarii. Awarii, mianowicie przewracałem sobie właśnie prawie na łąkach. No. Chciał, nie chciał, no zrobił się mały defekcik, tutaj nie patrzcie na to, że tak coś zrobiło. Zrobił się mały defekt, czyli wyrwało tył nawiasy, osłony wałka, tutaj wszystko wyrwało, cały wałek. No i teraz czekam za częściami. Sam mówiłem, musiałem zapłacić, można powiedzieć, naprzód na części, bo już po prostu mieli ściągnięte. Część będę wyciągać te części, więc trzeba było wyłożyć pieniądze na części, wtedy mi je pięknie tutaj sprowadzą. Więc to tak, proszę państwa, wygląda sytuacja. Dlatego 2900 na koncie, no nic nam to człowiek nie poradzi, to są rzeczy martwe, że tak powiem, no i nic na to człowiek nie poradzi. Dlatego jeszcze sobie olej wymieniłem tutaj w case'ie. Żeby też już mieć spokój, bo się ten olej był. Dlatego mówię, no poszły pieniądze, tutaj nie małe pieniądze, bo 1500, więcej, 1600 złotych bodajże, poszło mi właśnie na tę część i na olej do case'a. No co zrobić, nic pan nie zrobisz. Takie rzeczy się zdarzają w pracy, no i trzeba to uszanować. Więc lecimy, sobie spasowaniem, zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Patrzcie, mam automatyczny wyrzut, czy nie mam? Chyba nie mam, chyba ta będzie git. O, i jeszcze jedna kuleczka będzie zrobiona. Dobra, lecimy. Ciekawe właśnie, czy będzie lepszy chyba zgniot w tej pasie, jak tym ciągnikiem będę robił. Tego nie wiem. Wszystko się ukaże. Idealnie później. No ale myślę, że pasa fajna jest, ale powiem szczerze, się dałaby się troszeczkę większa, nie mówię, że teraz, czy w przyszłym sezonie, ale troszkę większa pasa, bo jeśli mamy te ciągniki, to posiadamy np. do case'a, mamy klasa, to już tą pasę jakoś muszą też by się przydało zrobić, kupić, ale zobaczymy finalnie później, a to wszystko finalnie wyjdzie, bo to wiadomo, chciałbym mówić cały czas finalnie, no ale na razie mamy długi sezon, tą pracę, więc no nie ma tragedii, na razie wiecie, nawet wpływana też tak na szybko, wtedy się oglądał ten wieżę, mu tak to też wyszło, ale powiem tak szczerze, tutaj fajnie nadgabarytowo to wygląda, troszeczkę wiadomo, jest mniejsza tego ciemnika, no ale nic na to człowiek nie poradzi, jeśli awaria była, no to trzeba czymś to spasować, tak nie będę na sobie internacjonalna od paszowozu, bo tam 60 koni jest. On dałby radę, bo dałby radę, ale jednak już tam ten olej jest, wszystko jest inne. Nie chcę się z tym bawić. I tak przeważnie ten internaszek stoi tylko i wyłącznie w paszowozie. Niech on tak już wiecznie zostanie spięty i też będzie elegancko. To jest ten duży, można sobie tym case'em dużym też pasować. To nie ma żadnego problemu pod tym względem. Czekajcie, ja sobie tylko drzwi zamknę. O, elegancko. I teraz można sobie robić. No i tak. Miało być się nawozy. Niestety chłopaki nie zdążyli mi załadować nawozów. Samochód. Więc myślę, że niedługo ten odcinek w końcu leci z tych nawozów. W końcu mi dowiozą nawozy też. Jednak tam będzie 24 tony nawozu jeszcze. Jest zaklepanych. Po 2000, więc 48 tysięcy trzeba mieć pieniędzy na zapłacenie za nawozy. W pierwszym miesiącu, nie wiem, w kwiecień, bo to wiadomo, jeszcze trzeba troszkę tam co nieco dać, przygotować wszystko pod cały ten sezon, czyli pod jeszcze pod łubin trzeba dać. Trzeba tu zadać oczywiście nawozu, żeby nie było. Więc tak myślę, gdzieś w granicach tych mniej więcej 12 ton gdzieś pewnie pójdzie. Nie wiem, może przy dużo, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Bo nawozu. Ciężko powiedzieć. Ale będzie dobrze. Będzie prąd był.
No widzicie, nawozy dawałem kukurydzy, dość dobre pieniądze dawałem. Dobrą miarę kukurydzy, pieniarsko. I ona dawała i zarówno w kiszonce, tak i samo i w wianówce, tak? A więc ta paleta teraz, no, nie ma co zmieniać. Nie ma na razie co zmieniać. Pod tym względem, jeśli odmiana mi pasuje, to głupotą byłoby na razie ją zmieniać. A sobie też będzie spełnienie, znaczy też będzie na 100% z kwalifikatu. Więc muszę też zobaczyć, ile tam trzeba za to wybulić. To ciekawy jestem. Już kupowałem w tamtym roku, no ale wiecie, a to się tylko zmienia, cały czas coś innego, jakieś inne ceny. Więc wszystko się okaże. Trzeba chyba jakiś kredyt ci dobrać i tylko tyle. Ale jakoś tutaj nie boję się pod tym względem, jakoś sobie tutaj daję rady najbardziej. Finansowo tak nie jesteśmy źle, bo tam chyba kredyty zostało nam jeszcze pół roku na spłaty 13 tysięcy gdzieś z ziemi. No wiadomo, tam jeszcze boje, to już co innego jest, bo boje to mamy jeszcze z 12 chyba lat, się nie mylę. Więc tu jeszcze nie ma jakiejś tam tragedii. Miałem sobie klasa zapiąć, ale mi trochę przesada była. Napinać 165-punną, można powiedzieć, bestię w cudzysłowie, do tej pasy, bo było zabójstwo do tej pasy. I tak ja się dziwię, że ten case tak nie zrywa nic. Bardzo bałem trochę o te walce tutaj i łańcuchy, ale na razie chodzi, więc zobaczymy. Czy tutaj wszystko będzie elegancko, bo jeśli nie, to może ten kiet będzie chodzić w tej pasie, czemu by w sumie nie, bo on też fajnie wygląda. Może gabaretowo jest duży, bo nie powiem. Ale trochę bardziej wygodniejszy, bo jak trochę dołącznie RWS jest, by nie było, no to troszeczkę bardziej lepsza wygoda. Znaczy, myślałem, że to będzie troszeczkę wszystkiego mniej. O kuźwa, zrobiłem jeden malutki błąd, którego żałuję, bo nie skasowałem sobie licznika, więc teraz sobie skasujemy licznik. To by było Alt X. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wejdziemy teraz tam. Może tu korek nie ma pod tym względem, więc zobaczymy tutaj. Dobra, teraz tak. Opuszczamy i lecimy tutaj. Poprzeczniaczek, a poprzeczniaka ogólnie nie robiłem. Jestem ciekaw. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle tej górzy ta. Myślę, że to nie wiem, czy będzie na sprzedanie szło. Zobaczymy. Bo też gościu do mnie dzwoni, czy nie ma jakiejś paszy. Na szybko. I powiem szczerze, koci mnie. Bo trochę bym się podbudował finansowo. Jakby nie było. Właśnie. Bo wiadomo, z pezmy mu sprzedawać nie będę. Z pezmy to jest tylko i wyłącznie dla mnie. Dlatego też, że to takie zrobione. Na razie czego? Szczęściowo na handel, to by też nie będzie tak źle. No bo jednak troszeczkę tych kulek powinniśmy mieć. Nie mówię, wszystko całe pójdzie, ale jeśli ci kulek podejrzewam, że będę sprzedawał, tak żeby dość sobie starczyło. Nie wiem, po ile będzie? Po 300? Bo ten sezon jakoś tam się nie zapowiada jakoś wybitnie udanie pod względem sianokosów. Z tego. U mnie jakoś tam się na szczęście miarę to udaje, te grawy miarę jest, tej kiszonki miarę powinno mi stać, bo jeszcze się na kiszonka z pyzmy nie jest otwarta, więc troszeczkę coś się dzieje, bo już laguje mi cały ten interfejs, nie wiem co się to odwaliło w OBS-ie, nie wpadnie mi goleś, bo się interfejsu w środku mam ponad 30 tylko, a tu mam teraz 50, nie wiem, pozwalić to. Nieważne jak to wygląda, to ważne, żeby działał. I tak, proszę Państwa, co teraz myślę? Że teraz mamy teraz ładę, będziemy mieli, bo trzeba dawać wapno. Muszę zadzwonić do chłopaków. Przywieźli mi właśnie łódką na wapno, żeby to rozsiać wapnem, wapną całe. Ogólnie mam kupca na RCW. Nie będę tam zdzierał, bo to znajomy, że za piątkę TLC-u sprzedam.
To jest w miarę dobrym stanie, teraz wiadomo, teraz rozsiewam i tak porzutnikiem, więc tutaj myślę, że dwa rzutniki, takie 18 ton powinno mi starczyć na te dwa kawałki właśnie powapnować. No i tutaj przygotowywać już powoli się pod kukurydzę. Kukurydza to będzie raczej siana w maju, bo w kwietniu nie uda mi się tego zrobić, bo tak jeszcze muszę obornik to rzucić, prawdopodobnie obornowice i jeszcze nawóz. Znaczy pod korzeń, więc to powiem szczerze, no dość ambitnie w tym sezonie będzie z tą kukurydzą, bo i hektarowo będziemy mieli, gdybym nie zabrał, grubo ponad 2 hektary. Tak mi się zdaje w tym sezonie. Poleciałem dość grubo, ale jeśli to się uda tak samo jak w tym sezonie i poprzednim, no to powinniśmy dość naprawdę potężne pieniądze zarobić tej kukurydzy. Właśnie mówię, bo ciężko jest stwierdzić. Na razie na plonie, którego w sumie na razie nie ma, ile tego będzie. Ale tak patrzę, suma summarum, kukurydza ogólnie najlepiej oddaje. Więc no nie jest tak źle. Ogólnie też dostałem propozycję zielowy. To jestem troszeczkę w szoku, że gościu akurat nie jest jakiś tam za bardzo pod względem dawania zierzaw, ale widać gościu likwiduje, nie wiem, chyba czy coś, ciężko mi powiedzieć, gospodarkę chce zierzawę dać, nie wiem, będę hodowlę, zrezygnuję z hodowli. No i przyszedł do mnie właśnie, czy nie chciał wziąć od niego dzierżawy. Dzierżawy związanej z łąką. W fajnym kawałku, w którym właśnie mamy łąkę kupioną, więc powiem szczerze, korci mnie. Wiem, że tych łąk mamy sporo, ale tego budowa też posiadamy sporo. Więc tu się nie ma co dziwić, że jednak też by pasowało mieć tych łąkach najwięcej. Więc no, korci mnie. Mięci tej dzierżawy. Będziemy tam pracować niedługo w tej łące, więc za wam pokażę. Znaczy nie będę to trochę dopieścić pewnie, bo będziemy raczej wapno dać, wapno i będzie ją przesiać przede wszystkim pewnie. To nie pamiętam, czy tam było wymagane, czy nie było. Ale zobaczymy to. I to bez problemu. Wszystko się pokaże tam na wynikach zbiernika, tak powiem. I będzie elegancko. Chodzi mi tam dokładnie łąka, która jest vis-a-vis mojej tej łąki, którą wpływałem. Chyba się nie mylę, to jest chyba tam po lewej stronie, zaraz tam jest ta łąka tym polem, nie użytkiem, powiedzieć w cudzysłowie. Nie, użytki to akurat są wszystkie, praktycznie każdy uparę. W miarę wszystko. Ale powiem szczerze, że ludzie powoli chcą, no po prostu wychodzą z tego swego, nie wiem czemu. Ja się tu czegoś zwija pod względem maszynowym, hodowlanym itp. A ludzie po prostu rezygnują z tego, nie wiem. Ale to nie mi wnikać. Gościu chce dać dzierżawę, więc pewnie ja ją wezmę, tylko nie wiem czy teraz na ten moment ją wezmę, bo się muszę dobrze zastanowić. Coś nie jest na chłera tak zwane. Wziąć sobie dzierżawę, tylko po prostu no... Tak, żeby po prostu miało to kosięcej nogi. Dzierżawa. Wiecie, trzeba pomyśleć, czy jeszcze mi się opłaca. Jak mówię, że kocić mnie koci. Ale jeśli będzie mi się opłacało, to też jest druga sprawa. Nie oszukujmy się, to już jest druga sprawa. Pod tym względem... No też, wiecie, no sprzęt faktem mam. Bo... Siaka jest przewracaka, może jest starego, może jest stara, ale na razie jest wystarczająca, bo wiadomo, więcej ja robię siano kuszonek niż samego ziana i ogólnie, bo tak mi chodzi, że pierwsze robię siano, drugie robię siano, trzecie chyba robię siano kuszonkę, czwarte robię siano kuszonkę, więc 2 na 2, wiadomo, Jadkowska finalnie wychodzi. No ale, wiecie, z jednej strony korci, z drugiej strony to jest potrzebne, tego nie wiem. Ale trzeba się będzie podjechać, zobaczyć łąkę, a pokażę, to pokażę. O to naprawdę nie jest daleko i tam będziemy w sumie tam pasować. Trzeba się trochę będzie rozwijać. Ogólnie
zgłosił się, tak powiem, w cudzysłowie, gościu, tego jeżdżawiłem łąkę. Czy nie chciałem jej kupić. No i powiem szczerze, że troszeczkę mnie to kłoci. Jest. Coś tutaj się pochodziło. Kłoci mnie ta łąka. Trzeba ją kupić. No, zresztą mogę wam zaraz polecić, pokazać tą łąkę. Tutaj się niestety nie udało mi się tutaj zgrabić, z tego względu, że jest troszeczkę mokro i boję się, że jeszcze tego nie... Tu musi jeszcze poleżeć ta łąka. Siano, przepraszam, więc to jeszcze nie jest pograbione. Jeszcze zapewne sobie tego nie że będzie szło, to tutaj będę sobie tam będę grabił. To jeszcze jest, wiadomo, już pograbione. Przygotowane mniej więcej już pod się. Tutaj już lecimy, tutaj bukiem sobie pójdziemy i tutaj właśnie co dzierżawiliśmy. Tutaj gościu nam właśnie chce strzelać to. Tutaj jak się nie mylę, ten kawałek kosztował 60 tysięcy on chce za to. I powiem szczerze, no troszeczkę mnie to chodzi. Po prostu po to, żebym to przeorał i zrobić jako jedno większe pole. Tego nie ukrywam. Jeszcze większe pole zrobić tego. Spytać, jeśli bym sobie to kupił, pewnie zniwelowałbym te drzewa, ten zagarnik. I po prostu mieścił się z głowy. Ja się po prostu to wykupił. A chodzi mi o pole, łąkę, którą chciałbym kupić. Znaczy wydzierżawić. Właśnie, czekajcie, czyśmy tutaj ten... Jest tutaj łąka. Tu jest ta łąka. I to jest hekta z hekta tu jest. I powiem szczerze, bo ona to chyba gdzieś zachodzi jeszcze tu z tyłu. Tak, patrzcie, aż ona tu zachodzi. I powiem szczerze, ona jest fajna po prostu względem, bo posiaki moje powinny dawać jadę. I to też jest dość spory kawałek cenowy. I to jest 100 tysięcy. Więc teraz myślę, że w nierzawę bym to wziął. Tak, mam takie zamiar. No już dzierżawę. I po prostu brać się za robotę pod względem. No i kombinować, tak? Zarabiać pieniądze, lepiej to kupić. Wiadomo, wiem, będę stawiał dom nowy. No więc koszta też nie są małe, bo tam 700 tysięcy, 700 nawet do miliona złotych, w zależności jaki to ten dom w końcu będę stawia. Po razie jest tylko plan w głowie, po prostu żeby postawić ten dom. Znaczy faktycznie go teraz jeszcze postawię. To jest ciężko powiedzieć, no bo nie chciałbym na ten dom brać kredytu. To dziwnie to brzmi, bo jestem praktycznie opłaty cały czas na kredytach, jakby to nie było. No ale jednak to prężność tutaj finansowa już jest troszeczkę lepsza, bo jednak mamy 75 grup dojnych, które naprawdę fajnie tutaj oddają wszystko pod względem wydajności, naprawdę jest tężnie i to mnie bardzo radowała pod tym względem. No ale patrząc też racjonalnie, czy teraz no chciałbym postawić ten dom. To mnie jest pierwsze primo, miałem trochę mieć większej luksusu, że tak powiem. Wiem, to trochę brzmi dziwnie, no ale po prostu nie opłaca mi się tego domu remontować. I muszę sobie naprawdę poszukać jakichś planów gdzieś gotowych, mniej więcej sobie to zobrazować. Czy taki dom będę chciał postawić. Na pewno będę chciał, jeśli miałbym go robić, zburzyć ten dom aktualny, postawić jakiegoś baraka tak zwanego na ten okres budowy. Będą pewnie okres zimowy znowu, będą na chwilę inaczej. No i myślę, że powinno to być zrobione w ciągu zimy. Jeśli fundamenty by mi zrobili na listopadzie, jeśli nie było jakichś mrozów, w listopadzie by zrobili mi fundamenty, to myślę, że przez 4 miesiące, 5 miesięcy powinni to postawić. Wiadomo, to się też wiąże z małym kosztem, no ale trzeba będzie też
pomyśleć o tym, bo jednak chyba faktem robimy na gospodarce tutaj, ale no chciałbym mieć troszeczkę tego tej wygody, tak? Jeszcze nie płynę sobie po przymtach, ogarnę sobie bydło i chcę też gdzieś wygodnie sobie usiąść w hotelu, palić sobie telewizor i obejrzeć coś właśnie w fajnym domu, fajny tutaj tak powiem panem domu, bo ten dom jest to niektórzy, ten czy kto dają to praktycznie od początku, to wiedzą jaka jest historia tego gospodarstwa, ona sama nazwa Serej się tak nazywa. Nie wiecie, ja wtedy się nie patrzyłem na dom, bo na razie wtedy to mnie nie interesowało, a teraz już powoli jednak kłóci mnie to, żeby po prostu to zrobić. No chyba, że przyjdzie jakiś fachowiec, powie, że jeszcze jest to datowania, to w miarę możliwych pieniądzach, no to wtedy jeszcze mi to datował tą swoją robę. Ale no jakoś tego zbytnio też powiem szczerze, nie widzę. Wszystko będzie, wszystko dowiem później. Jak to finalnie wyjdzie. Patrzcie, nawet jeśli mi nawet tego nie dopasowali, bo ja jeszcze na to kończę odcineczek. No, mam w tym momencie ile? Mamy 16 belek. Już teraz będę. Powiem szczerze, dobra, jedziemy, dokończymy to. I zobaczymy ile tych belek będziemy mieli. Tego żyta. Samego żyta, plus tam chyba jest 5 czy 6 belek. Więc no, nie ma źle. Więc ponad 20 kulek będzie samego żyta. Więc naprawdę nie ma źle ilością. Teraz po 3,5 tysiąca litrów. Już jest ten tonaż taki w miarę konkretny, moim zdaniem. Które mnie zadowoli i będzie elegancko. Czekajcie. Dobra, nie ukrywam, chciałem sobie nie tylko raz zrobić. Później to będę miał problem. Więc tak, no to mamy 17 belek. No nie ma tak źle. Nie ma tak źle. Do 20 powinniśmy tutaj dobić. Prawda, że nie co prawda, że to jest takie w miarę wdzięczne. W miarę wdzięczne, to wiadomo, że muszę przyjechać. Na szczęście bajek jest wywalony, ale hydraulika w case działa, to jest można sobie będzie tam zrobić. Chociaż nie, co ja pewnie nie będę mógł. To jest jedno z drugim związane. Nic nie będę kombinował, bo muszę do tego zapnąć. Miałem. Wiadomo, to muszę zaraz przyjechać i tu będę musiał uwinąć też właśnie te belki. No, bo to trochę będzie. A co zrobić? Teraz też myślę, nie wiem, jak się spodobał ten odcinek z mezokosem od szefa, którego pożyczałem, bo odcinek jest nagrywany od 17 lipca. Więc to też nie wiadomo, jak to wychodzi, no bo jak nagrywam na zapas. Czy te odcinki, nie, ale próbuję bynajmniej. Nie wiem, jestem trochę do tyłu z tym wszystkim. Ale co zrobić? Tak, tak, po prostu. No to jest, że nie będę się trafił, no i nic, to człowiek nie poradzi. No domu, później w zimowy to będzie w ogóle co innego. No ale teraz niestety tak trzeba mieć na zapas, że no nie ma tej akcji z wami, tak powiem w komentarzach. Ale mam teraz nagrane, no nie wiem, chyba czwartku teraz nagrywam. Przyszłego czwartku, coś w tym stylu przyszłego tygodnia, czyli 24, 25 lipiec. Więc teraz naprawdę będzie tutaj roboty troszeczkę więcej. Ale z tego co wiem, chociaż że szwagier przyjeżdża z siorką. A my szwagier powinien przyjechać nie sam, tylko przyjedzie pewnie z siorką 8 chyba sierpnia. Więc myślę, że raczej tak mi się zdaje, tak w 90%, 80%. 80% to jest takie niepewne. W 50% powinniśmy tak mieć, że raczej te codzienne odcinki powinny być utrzymane. Więc nie ma jakiejś tutaj zbytniej tragedii. Na razie, czy mieliśmy przerwę, będą mi wakacyjną? Chyba raczej nie. Bo wakacji nie mieliśmy żadnej przerwy. Tak mi się zdaje. No dobra, teraz nagrywam troszeczkę wieczorami, no ale co zrobić?
Nic na to czegoś nie zrobi. Myślę, że w tym tygodniu, jak teraz udacie, już mam po żniwach. Ewentualnie nie będę miał żniwa. A, że już na pewno. Wiesz, na pewno trochę posadziłem. Zobaczymy. Ale jestem dobry, jeśli. Kwestie też miary fajnie idą do góry. Wszystko fajnie dziorga. Więc nie ma tragedii. Więc prym oku raczej paszy nie powinno zbraknąć. Tak mi się na mnie zdaje. Na bydła. No wiadomo, troszeczkę człowiek też ujął bydła. Bo trochę zapasu sobie chcę zrobić. Paszy. Dopiero wtedy sobie zwiększę. Będę miał ten zapas pewno spełniony. A może nawet nie będę zwiększał, tylko może coś innego będę kominił. Pod tym względem, o tutaj jeszcze trzeba będzie. Na dużo tego już nie będzie. Najbliższe. Ale też trzeba nie zrobić kulkę. Bo to już nie będę zostawiał bez przesady. No i tu będzie strona będzie. Tego żyta. Nawet nie ma, proszę Państwa. Więc no, jest troszeczkę słabo. No nic na to człowiek nie poradzi. No ale zawsze coś tam tego jest. Mamy 24 kulki. 23 pełne kulki mam, więc nie ma takiej tragedii. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, chcecie, proszę, komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.